Senegal, no, taki średnio mały kraj w zachodniej Afryce, dość znany w związku z tym, że tam kiedy Francuzi mieli tak zwane swoje terytoria zachodnioafrykańskie, to stolica była w Senegalu, najpierw w miejscowości Saint-Louis na północy, potem stolica została przeniesiona do Dakaru. Pierwsze szkoły, uczelnie, no w ogóle wiadomo, że jeżeli administracja kolonialna jest w danym miejscu, no to jest trochę inwestycji i to miejsce jakoś tak funkcjonuje. I stąd Senegal jest dość znany w całej Afryce, nawet nie tylko zachodniej. Po drugie, myślę, że ten pierwszy prezydent nasz też robił piękną robotę, był świetnym, był po prostu literatem, poetą. I co jeszcze a propos Senegalu? No trochę w sporcie, wszyscy znają ten Ride Paris-Dakar i ta słynny zespół, który pojechał do Japonii i Korei na Mistrzostwach Świata. Myślę, że to jest ten taki obraz z punktu widzenia jakby Polski. Spokojny, nie mamy żadnych bogactw, może dlatego ludzie się tam nie tłuką. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. W Senegalu nigdy nie było zamachu stanu, chyba to jest jedyne państwo w Afryce. Generalnie spokojne, naprawdę 15 mniej więcej grup etnicznych. Co prawda tam na południu jest trochę problemów, ale mam nadzieję, że to wszystko zostanie rozwiązane. Co jeszcze powiedzieć o tym Senegalu? No warto. Słyszałem kiedyś, ktoś powiedział, że do Afryki Wschodniej ludzie, turyści jadą, żeby zobaczyć przyrodę, a do Afryki Zachodniej, żeby poczuć kulturę. Myślę, że coś w tym jest, bo u nas nie ma safari żadnych. I faktycznie, przynajmniej ci Polacy, których znam, którzy jeżdżą do Gwinei, do Mali, do Senegalu, bo to jest taki trójkąt bardzo, bardzo taki popularny, to tam rzeczywiście jeżdżą, żeby poczuć miejscową kulturę. U mnie jak w Senegalu, czyli jak w całej Afryce, rodzina ma strasznie dużo do powiedzenia. W ogóle my nie uznajemy tak zwanego życia prywatnego. Rodziny są bardzo duże. Czasami jest ojciec czy mąż ma jedną, dwie, może mieć trzy, cztery albo więcej żon. I stąd, kiedy wszyscy są w jednym miejscu, no trudno o swój własny tak zwany kontekst. Natomiast to wszystko się jednak gdzieś odbywa w wychowaniu. To jest już konkret. Ja na przykład urodziłem się na wsi, w swojej własnej rodzinie. W wieku 5 lat przyjechał kuzyn do mojego taty. Powiedział, że chce mnie zabrać do szkoły, więc pojechałem z nim do stolicy, gdzie mieszkałem 15 lat i dopiero stamtąd przyjechałem po maturze do Polski. Więc to jest rzeczywiście wspólne wychowanie i to jest jedno. Po drugie, w mojej grupie etnicznej, czyli u Sererów w Senegalu, strona matki jest mocniejsza od strony ojca w rodzinie, więc stąd wujek, no wiadomo, brat mamy, ma tyle samo do powiedzenia w sprawach dzieci, jak i ojciec. Stąd widzimy, że to jest zupełnie inny układ. Na przykład imiennik to też nie funkcjonuje w Polsce. W Polsce, kiedy dziecko się urodzi, to sprawdzamy w kalendarzu, teraz wchodzimy do internetu i szukamy imienia. Natomiast w Senegalu to jest tak, że każde dziecko nosi imię konkretnej osoby, która żyje. I ten imiennik może być kolegą z pracy. I później ten imiennik może na przykład wychować to dziecko. Także pojęcie wychowania, czyli jak rodzina funkcjonuje, jest bardzo, bardzo szerokie. Tak naprawdę podejrzewam się, słowo Polska czy Warszawa pojawiło się gdzieś w moim życiu. W liceum miałem takiego zakręconego nauczyciela geografii, który był Francuzem, pochodził z Alzacji. I zawsze, jak wchodzi do klasy, miał takie zwyczaj, że wybierał pięciu uczniów, każdy dostał zestaw pięciu pytań. Trzeba było wymienić stolicy w przypadku podawania przez niego krajów, albo odwrotnie. I podejrzewam, że gdzieś tam Polska się tam mogła się pojawić. Natomiast na pewno w książkach chemii i fizyki za moich czasów, pod koniec, na ostatnich stronach były biografie wybitnych naukowców i tam na pewno była Maria Skłodowska-Curie. Podejrzewam, że prawdopodobnie tam widziałam Warszawę pierwszy raz, przynajmniej Francuzi, bo to były książki francuskie. Byli na tyle uczciwi, że tam było napisane, że Maria Skłodowska się urodziła
w Warszawie. Natomiast pod koniec lat 70., no przełom 70., 80., po pierwsze wybór papieża Jana Pawła II, to jednak cała Afryka wiedziała, że był Polakiem. Potem oczywiście Solidarność, cała ta sytuacja w Polsce, powiedzmy polityczna, no i słynne Mistrzostwa Świata w 1982 roku w Hiszpanii, gdzie Polska pokonała Francję w meczu o trzecie miejsce. I no, w związku z tym, że jesteśmy w strefie francuskojęzycznej, czyli Senegal, to wszyscy śledzili, także jakby tak to było po kolei. Natomiast decyzja, żeby tu przyjechać, no to była trochę też trochę przypadkowa, trochę jakieś inne okoliczności, bo był strajk na Uniwersytecie w Dakarze, bo ja tam byłem po maturze na rok. I ten strajk trwał półtora miesiąca z różnych względów, tam za ciasno, za mało pieniędzy, dużo problemów, akademika za mało miejsca i tak dalej. I od paru dobrych lat co rok miały miejsce te strajki. I w trakcie tej przerwy czytałem w gazecie, że są stypendia do Polski, no powiedzmy do tak zwanych demoludów. I ja wybrałem Polskę, mając to, o czym mówiłem, jako informację troszeczkę wcześniej. Potem jakoś tak decydowałam się, bo zawsze mi zależało na naukę i dlatego decydowałam się wyjechać. I też miałam takiego dalekiego kuzyna, który kończył 2 albo 3 lata wcześniej naukę w Poznaniu. Rozmawiałam z nim, to trwało bardzo krótko. Powiedział mi, że sytuacja jest trudna w sensie gospodarczym, ale ludzie są fajni i że na pewno warto po prostu przyjechać do Polski. Też chciałam zobaczyć, jak ta sfera, strefa, cywilizacja słowiańska wygląda. O! Właściwie zastanawiam się, czy mówisz ojczyzna czy kraj. Właściwie ojczyzna to trochę niebezpieczny termin, dlatego że człowiek nie wybiera miejsca swoich narodzin i ta duma jest trochę troszeczkę przesadzona moim zdaniem. Po prostu można być dumnym z tego, że się miało taką rodzinę, takie osiedle, wychowało się w takim mieście, ale dopóki człowiek nie robi coś konkretnego dla swojego kraju, to ta duma tak zwana to już tak myślę trochę z dystansem. Ale szanować własną kulturę trzeba, własnej kultury. Natomiast Senegal, no taki średnio mały kraj w zachodniej Afryce, dość znany w związku z tym, że tam kiedy Francuzi mieli tak zwane swoje terytoria zachodnioafrykańskie, to stolica była w Senegalu, najpierw w miejscowości Saint-Louis na północy, potem stolica została przeniesiona do Dakaru. Pierwsze szkoły, uczelnie, no w ogóle wiadomo, że jeżeli administracja kolonialna jest w danym miejscu, no to jest trochę inwestycji i to miejsce jakoś tak funkcjonuje. I stąd Senegal jest dość znany w całej Afryce, nawet nie tylko zachodniej. Po drugie, myślę, że ten pierwszy prezydent nasz też robił piękną robotę, był świetnym, był po prostu literatem, poetą. I co jeszcze a propos Senegalu? No trochę w sporcie, wszyscy znają ten Ride Paris-Dakar i ten słynny zespół, który pojechał do Japonii i Korei na Mistrzostwach Świata. Myślę, że to jest ten taki obraz z punktu widzenia jakby Polski. Spokojny, nie mamy żadnych bogactw, może dlatego ludzie tam nie tłuką. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. W Senegalu nigdy nie było zamachu stanu, chyba to jest jedyne państwo w Afryce. Generalnie spokojne, naprawdę 15 mniej więcej grup etnicznych. Co prawda tam na południu jest trochę problemów, ale mam nadzieję, że to wszystko zostanie rozwiązane. Co jeszcze powiedzieć o tym Senegalu? No warto. Słyszałem kiedyś, ktoś powiedział, że do Afryki Wschodniej ludzie, turyści jadą, żeby zobaczyć przyrodę, a do Afryki Zachodniej, żeby poczuć kulturę. Myślę, że coś w tym jest, bo u nas nie ma safari żadnych. I faktycznie przynajmniej ci Polacy, których znam, którzy jeżdżą do Gwinei, do Mali, do Senegalu, bo to jest taki trójkąt bardzo, bardzo taki popularny, to tam rzeczywiście jeżdżą, żeby poczuć miejscową kulturę. No cóż, zapraszam do swojego kraju pochodzenia, bo w zasadzie w tej chwili mam 2 ojczyzny, które dzieli spora odległość, ale serce jest tu i tam, czyli nad Senegalem, bo Senegal jest rzeką.
drugą co do długości w zachodniej Afryce, po Nigrze. No i oczywiście nad Wisłą, druga rzeka, którą, co tutaj mówisz, wszyscy znamy.